Witajcie, kochani. Dziś witam Was w mojej pięknej winnicy. Czekam właśnie na pewną osobę, która ma do nas przyjechać. I być może będzie jakaś będzie szykowało się jakieś fajne wydarzenie. Ale póki co winnica sobie pięknie kwitnie. Tu już mamy takie piękne pąki, listki już pierwsze widać. Niedługo pewnie pojawią się pierwsze zielone winogronka, nieśmiało. Także niebawem będziemy się szykować do winobrania. O, to jeszcze trochę czasu, bo do października. Ale jesteśmy już zwarci i gotowi. Nie mogę się doczekać, kiedy wreszcie winnica będzie piękna. O, teraz też jest piękna. Także jestem tu dzisiaj, zostaję do poniedziałku. Pogoda jest piękna, majowa. To, że zapowiadali deszcze, to w ogóle nieprawda, bo nas to nie dotyczy. Także jeśli ktoś z Was ma ochotę na winko lub postanowił sobie dzisiaj zrobić grilla i nagle stwierdził, że oprócz kiełbasy nie ma nic więcej, to zapraszam po napoje. Coś się jeszcze znajdzie, chociaż to już końcówki. Pięknie jest tu u nas, kwitną mlecze, jeszcze już są dmuchawce, kwitną wiśnie. Zielono, słonecznie, trochę wiecznie. Można powiedzieć, wow, jest maj. Prawdziwy maj. Przyroda się budzi do życia, my się budzimy. Ja też się wreszcie obudziłam po tym zimowym śnie, po długiej kwarantannie, po czasie spędzonym w domu. Także mam nadzieję, że wszystko teraz się obudzi i czeka nas wspaniały i piękny rok. Bo niebawem zaczyna się rok, nowy rok. Będzie to nowy rok winiarski. Nowy rok winiarski zaczyna się zawsze w sierpniu. Więc zbliżamy się pomału do Sylwestra. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i życzę udanego majowego, wow, jak pięknego weekendu.